Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło spotkać się z Państwem w tym przedświątecznym czasie, będącym doskonałą okazją do podsumowań, ale także przedstawienia planów na kolejny rok. Dlatego też chciałbym podzielić się z Państwem działaniami zespołu do spraw opracowania planu na rzecz równości płci, Gender Equality Plan, którego pracę mam przyjemność koordynować. Dbałość o równość w nauce to jeden ze strategicznych celów, jakie stawia sobie każda nowoczesna uczelnia. Realizowany na naszej uczelni Gender Equality Plan to nie tylko działanie na rzecz równości płci. To także przyczynek do wprowadzania usprawnień, które poprawią warunki pracy wszystkich pracowników Politechniki Łódzkiej. Nasze działania zmierzają w kierunku przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, jak i wypracowywania rozwiązań ułatwiających godzenie życia zawodowego i prywatnego. Posiadanie Gender Equality Plan to także warunek Komisji Europejskiej, którego spełnienie otwiera instytucjom publicznym możliwość korzystania ze środków finansowych z programu Horyzont Europa. Prace zespołu zostały zaplanowane na najbliższe 3 lata i koncentrują się wokół 4 obszarów. Infrastruktura instytucjonalna, równowaga płci w przywództwie i podejmowaniu decyzji, równość płci w rekrutacji i rozwoju kariery, a także równowaga między życiem zawodowym a prywatnym oraz kultura organizacyjna. Przewidujemy stworzenie zespołu pełnomocników do spraw równości w jednostkach oraz stałej komisji, która będzie zajmowała się sprawami z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingu. Cała procedura postępowania w tym obszarze zostanie zawarta w jednym dokumencie, który będzie zawierał przejrzystą instrukcję reagowania w sytuacjach dyskryminacji lub mobbingu. Planujemy także organizację cyklicznych szkoleń z tematyki postaw równościowych, zapobiegania mobbingowi i dyskryminacji. Nasze propracownicze działania wpisują się we wdrażaną już strategię HR dla naukowców w Politechnice Łódzkiej. Dzięki Gender Equality Plan będziemy chcieli stworzyć kompleksowy pakiet wsparcia dla osób powracających do pracy po dłuższej nieobecności. Zadbamy o równościowe podejście już na etapie rekrutacji. W tym celu powstanie nowy szablon ogłoszenia rekrutacyjnego, scenariusz proponowanej rozmowy rekrutacyjnej i formularz oceny kandydatów starających się o pracę na Politechnice Łódzkiej. Wszystkim planowanym przedsięwzięciom towarzyszyć będzie odpowiednia komunikacja. Na stronie uczelni powstanie dedykowana zakładka, gdzie znajdą Państwo wszystkie przydatne regulaminy, raporty oraz dane kontaktowe do pełnomocników do spraw równości. Jestem przekonany, że dzięki tym działaniom, które zaczniemy realizować już od nowego roku, Politechnika Łódzka stanie się jeszcze lepszym miejscem do pracy i studiowania.